Dzień dobry serdecznie, moi drodzy. Jutro jest El Clasico. Barcelona przystępuje do niego w humorkach fantastycznych. Oczywiście dostali na mordę, to jest wszystkim jasne, już to dokładnie omówiliśmy. Ale dodatkowo w tym klubie nie mogłoby być zdrowo, nie mogłoby być bez dymów, więc dzisiaj sobie powiemy o dymach, jeżeli chodzi o Araujo, Gundogan i jak to może świadczyć o atmosferze w drużynie i ogólnie o tym, co tu. Bo może tu jest za słabo, czy jakoś tak to leciało, ale moi drodzy, jest turbo akcja, słuchajcie, jest turbo akcja. 19 zł za pierwszy miesiąc Canal Plus Online. Nie macie gdzie oglądać klasyku, 19 zł Canal Plus Online, rozumiecie to? 19 za pierwszy miesiąc. Później cena jest normalna, z tym, że możecie w każdej chwili z tego zrezygnować, bo jest to umowa miesięczna, odnawiana co miesiąc. Więc jeżeli nie macie gdzie oglądać, a chcecie legalnie, z dobrego źródła, dodatkowo mieć pakiet filmów, seriali, całą ekstra klasę, inne ligi i tak dalej, to taniej się tego nie ogarnie, nie? Taka cena zdarza się chyba raz, może dwa razy w roku i kończy się po klasyku, teraz albo nigdy. No taka jest informacja. Link macie w opisie, serdeczne dzięki za korzystanie z moich linków, a my przejdźmy do tego, co tutaj się odstawiło. Sponsorem kanału jest BetClick, legalny bookmacher ze specjalną ofertą i konkursami dla pełnoletnich widzów kanału. Link w opisie. Od czego się zaczęło, nie? Zaczęło się cała sytuacja od wpierdzielu, jaki miał miejsce w PSG, nie? Przypomnijmy, że tam Araujo zawalił, nie tylko on, ale tam inni piłkarze też dali dupska. No ale po meczu, obok wypowiedzi w stylu daliśmy siebie wszystko, możemy być zadowoleni, biegaliśmy, nikt nie odstawiał nogi, czyli takie de jongizmy tutaj pomeczowe bym powiedział, no takie czaty GPT, nie? To wyszedł Gundogan i powiedział to, co się uważa, nie? W takiej sytuacji, jak był faul, to jest to czerwona kartka, nie? Na tym poziomie trzeba jednak wiedzieć, trzeba się powstrzymać przed takimi reakcjami i tak dalej, że to jest istotne, że to wpłynęło. Tak samo jak istotne było to niedoskoczenie do Fitini, kiedy ten strzelał bramkę z dystansu. No wyszedł i powiedział prawdę, nie? To, co mądry człowiek, jak ogląda i widzi, to on to powiedział. I zaraz, spokojnie, bo już tu niektórzy... Ale w szatni powinien, a nie tu. Zaraz, spokojnie, po kolei, nie? Spokojnie, moi drodzy. Araujo odniósł się do tego, nie? W ogóle ubodło chłopa, bo jak to? Ten, który skacze ponad herbami klubu, ale jednocześnie nie umie powiedzieć, zostanę w Barcelonie, nie? To jest za trudne, ale skacze nad herbami, Uruguayu, ale skacze nad herbami, ale żeby powiedzieć tak, zostanę w Barcelonie, to nie, ale skacze nad herbami. Ubodło go w każdym razie i powiedział, że nie czuje się odpowiedzialny za odpadnięcie, ale to oczywiście warunkowało mecz, to i tak dalej, ale jeżeli chodzi o słowa Gundogana, wolę zatrzymać to dla siebie, co myślę. Mam kodeks wartości i uważam, że należy go uszanować. W skrócie, jak można odebrać? No jeżeli ktoś ma kodeks wartości, to już jestem ponad Gundoganem. Ja w przeciwieństwie do niego mam swój kodeks wartości, uszanuję go. Nie powiem mu publicznie, że jest psem, że powinien skleić japę, bo potężny Urugwaju, który przeskakuje nad herbami. No nie, no to w ogóle... Z kim mam dyskutować? Ja mam swój kodeks wartości i... W każdym razie, tak. Rozumiecie, dokąd zmierzam. Ja mam pytanie. Czy Gundogan wyszedł na tę konferencję pomeczową i powiedział, no odpadliśmy, zgadza się, no odpadliśmy przez Urugwajczyka, no niech pan zapyta tego blond łepetka, niech pan zapyta tego, co przeskakuje nad k***a herbami. No nie wyszedł, nie powiedział tak. Wyszedł i dokonał jakby takiej trafnej analizy, z którą każdy, co ma trochę oleju w głowie, no w pełni się zgodzi. I teraz tak. Pojawia się tajemnicze, takie rzeczy powinny być załatwiane w szatni. Wiecie co to jest? To jest traktowanie Gundogana jako skończonego idioty. Nie zakładam, że jeden z najinteligentniejszych piłkarzy, bo taka opinia chodzi o nim w środowisku, nie widzi tego, co dzieje się w szatni i jeżeli widziałby, że tam wszyscy wyciągają odpowiednie wnioski, to wtedy by stwierdził, że nie ma sensu o tym mówić też na zewnątrz, a jeżeli widział, że nikt tych wniosków nie wyciąga, wszyscy dumni z siebie, zadowoleni ciągle w walce o dwa trofea, no o jedno już teraz, no to stwierdził, że zrobi taki mały otrzeźwiacz. Ale to taki delikatny, nawet nie wstrząs, nie? To jest w ogóle normalność, co się dokonało. My mamy taką tendencję, nie? Wychodzi po kadrze miałki reprezentant Polski, gada te swoje de jongizmy czy inne czaty GPT. Nikt tam nie ma jaj wyjść powiedzieć jak jest. Jeden z drugim nie mają jaj wyjść powiedzieć jak jest. Wyjdzie Gundogan po meczu Barcelony, powie jak jest. Powinien takie rzeczy załatwiać w szatni. A jak się wychodzi, to trzeba de jongizmy mówić. No ludzie, no nie wiem, jakaś naprawdę, jakaś taka totalna, nie wiem, no chyba, że oczywiście założymy, że ci sami ludzie mówią jedno, a inni mówią drugie, nie? Jakoś nie chce mi się w to wierzyć. Bo mówię, de jong nie wyszedł, nie powiedział, to sprawa tego pajaca. Kompletnie nie. Powiedział trafną rzecz. No w takich sytuacjach, na tym poziomie, lepiej odpuścić, trzeba mieć świadomość i tak dalej. Brawo.
prawo. I teraz moje założenie jest takie. Biorąc pod uwagę, że uważam go za inteligentnego piłkarza, myślę, że człowiekiem też może być bystrym. Jego żona wrzuciła w ogóle takiego, wiecie, instastory, nie, że o, nie zarzucajmy tutaj mojemu mężowi, on ma mentalność po prostu tripleta i tak dalej, że on po prostu dąży do perfekcji. I kazał jej to usunąć, bo usunęła to, albo sama przemyślała, że usunęła, nieważne. W każdym razie ja myślę, że to jest bystry chłop. Analizując to, co do nas wycieka, to tam jest grono dumnych z siebie piłkarzyków. Tam jest grono dumnych z siebie panów piłkarzyków, którzy tu cały czas są w grze o trofea, no PSG to oczywiście jemy, no tu oczywiście jakaś tam strata punktów, no ale się zdarza, to wina w ogóle arbitrów i tak dalej, nie? No i wchodzisz z takiego turbo profesjonalnego środowiska, jakie masz w City, nie? No bo to, nie oszukujmy się, to, że jak jest, czym jest, skąd ten klub ma hajs, to jest jedno, ale jak jest zarządzany profesjonalnie, to jest inna. I wchodzisz do tej szatni Barcelony i wszyscy pewni siebie, nie? Tu w ogóle nie moja sprawa, nie moja wina, ja robię swoje, ogarniam, skaczę nad herbem, są priorytety, mam wartości swoje, ale nie na tyle, przypomnijmy, żeby powiedzieć, że tak, zostanę w klubie, nie planuję odejść. Tak to nie, bo może się zdarzyć, że jednak dobry hajs przyjdzie, to odejdę, więc powiem, że jestem szczęśliwy w klubie, samego końca będę dawał z siebie wszystko, nie? I będę na pewno skakał nad herbem. Także tak, i on wchodzi do tej szatni, dostają w dupę w klasyku i on sobie myśli, co jest, nie? Czemu tu w ogóle jest jakaś taka miałkość? Pamiętajmy, że już wtedy on po meczu zabrał głos i powiedział, halo, to był taki sygnał alarmowy, który każdy trzeźwo myślący powinien odebrać. Ci ludzie mają nastawienie popieprzeńców, nie? Ci ludzie mają nastawienie jakichś gwiazdeczek, które wszystko wygrywają z tym, że nie wygrywają, nie? To jest ta różnica. I to warto było w ten sposób odebrać. Mija czas, nie było pola do kompromitacji większych, mniejszych, no w lidze to się kompromitowali parę razy, nie? Ale uznajmy, że traktujemy to jako normę. No i teraz frajersko wypuszczasz zwycięstwo z PSG. I znowu on widzi w tej szatni, co się dzieje, nie? No bo on tam żyje, tak? Widzi, funkcjonuje, widzi reakcje piłkarzy, słyszy, co mówi do nich trener, widzi dużo więcej niż my. I stwierdza, że on nie wyjdzie i nie będzie całego tego badziewia, które jest kreowane przez nich, nie wina arbitrów, ale przecież biegaliśmy i tak dalej, że nie będzie ubierał się w te szaty, bo byłoby mu po prostu wstyd. I każdy, uważam, profesjonalnemu sportowcowi na tym poziomie powinno być wstyd, żeby coś takiego w ogóle miało miejsce. Więc on po prostu mówi, jak jest, nie? Jego obserwacja, to jak on widzi. I tu oczywiście Araujo nie będzie, wiesz, zabierał, bo on ma kodeks honorowo-etyczny, który mu nie pozwala zabrać głosu. I żeby była jasność, ja się tutaj śmieję z Araujo, bo oczywiście to jest dla mnie śmieszne, te jego zarzuty. Ja go piłkarsko nadal uwielbiam. Jakby grał w tej drużynie przez kolejne dekady, to wspaniale i tego sobie życzę, ale w tej konkretnej sytuacji zachowuje się dla mnie śmiesznie, jak taki sfochowany dzieciaczek, któremu powiedziano złe słówko, nie wolno złego słówka o Araujo mówić publicznie, nie wolno złego słówka mówić o Araujo publicznie, bo Araujo jest przecież z Urugwaju i on ma kodeks honorowy i w ogóle. Nie wiem, tak jakby się zderzył ze ścianą, wiecie, może to jest problemem, że jak od młodego cię wynoszą na piedestał, to nie wyrabiasz sobie takiej o czegoś, że krytykować też mnie można, jak popełnię błędy. Nie? No ale w każdym razie Gundogan dalej zabierał głos, nie? Że to się zdarza, mogą się zdarzyć takie mecze jak z PSG, żebyśmy wyciągnęli wnioski, żeby przekuć te frustracje, rozczarowanie. Co więcej, odniósł się do słów bezpośrednio, które powiedział do Gundogana, że w ten sposób rozwijają się drużyny, nie? Odnoszące największe sukcesy. Porozmawiać o tym i tak dalej. Że naszym celem jest uczynienie klubu lepszym, nie? Że intencje wszystkich są szczere, jeżeli chodzi o sukces tego klubu. Chodzi tylko o to, żebyśmy osiągnęli swój potencjał i po prostu spróbowali wygrywać tyle, ile się da. Wytłumaczył to, co każdy, kto ma ziarnko piasku w głowie chociażby tej wielkości mózg, rozumiał już po pierwszej jego wypowiedzi. Jaka jest jego intencja? To nie było na zasadzie, Jezus, gdybym to ode mnie, gdybym to tylko ja grał w piłkę w tym klubie, to byśmy wszystko mieli wygrane. To nie było wychodzenie i mówienie, jaki jestem zajebisty. To było zwrócenie uwagi na problem. I dokładnie tak jest. Analiza problemu jest dobra. Nie, ktoś tu pisze, a w zasadzie to się nie odniósł do sedna sprawy. No nie, miał wyjść wielki Urugwaju, bardzo cię przepraszam, jak mogłem popełnić taki błąd? Chlast, w ogóle następnym razem dwa razy pomyślę, żeby powiedzieć coś złego na temat tych pachołów w tym klubie. Chlast. Oczywiście nie jest pachołem ten. Sam Puyol zabrał głos i powiedział, że każdy jest wolny, żeby mówić to, co myśli, że pewne rzeczy powinny być omówione w szatni. Zakładam, że ta próba była robiona, ale Gundogan przedstawił opinię bez żadnych złych intencji i tyle. No króciutko, nie? Kropka. Tyle w temacie można powiedzieć. I w takiej oto atmosferce, już sobie wyobrażam, jakie tam są sfochowane niektóre mordy, że jakiś tam przyszedł, kurna, turecki Niemiec i im będzie uwagę zwracał.
Jak oni tu są pany. A mnie to irytuje, powiem wam. Ja naprawdę jestem przekonany, że tam są takie łby. Jestem po prostu przekonany. Nie mam je tam, ale to czasami widać właśnie po reakcjach na boisku i tak dalej. Kurna, to po prostu jest czasami widać. No i gramy z tym Madrytem. Słuchajcie, ja nie mówię o tym meczu za dużo. Dlaczego? Bo na Betkliku z Lachem nagraliśmy ze 40 minut materiału na ten temat. Na temat tych ostatnich i na temat klasyku. Więc polecam, tam sobie zerknijcie. Natomiast jeżeli mam wam przedstawić trzy takie kupony, które stworzyłem na ten mecz. Jeden na zwycięstwo Realu, jeden na zwycięstwo Barcelony i jeden na zwycięstwo antymeczu, czyli remis. To jest tak, na Real to jest mój wybór numer jeden, że wygra trzema bramkami, taki pesymistyczny, będzie miał więcej rzutów rożnych i będzie co najmniej 5 kartek, kurs 8-12. Na Barcelonę jest taki, że wygra, że oba zespoły strzelą i że gola zdobędzie Robert Lewandowski. Módlmy się, żeby taki wszedł. I na antymecz, czyli co najmniej 3 gole, remis, znaczy co najwyżej 2,5 gola, remis i dużo kartek, bo w zasadzie co najmniej 7. I to jest mój kupon numer 3. Czy któryś z nich się osiągnie sukces? Nie wiem, choć się domyślam. Na ten moment to jest tyle. Widzimy się jutro na live na kanale BetClick, a jak jesteście też osobiście w Nines, w strefie Fanzone na górze, to i osobiście. Dzięki za dzisiaj, musiałem to z siebie wyrzucić, jest mi lepiej. Pogadajmy o tym w komentarzach. Trzymajcie się.